Tak, pobicia nie było. Ja czuję się jako osoba i nauczyciel w tej sytuacji zadowolony, że organy ścigania tak właśnie zakończyły postępowanie w tej sprawie. Jako człowiek czułem się wewnętrznie spokojnie i cały czas wierzyłem, że jednak sprawiedliwość, uczciwość zwycięży. W tej sytuacji przedstawię pani Kowalskiej Katarzynie taką propozycję, aby przeprosiła mnie publicznie na łamach lokalnych czasopism i rozgłośni radiowych, a jeżeli tego nie uczyni, to pomyślę o złożeniu pozwu i założeniu sprawy cywilnej o zniesławienie mojej osoby. Sytuacja była niekomfortowa, szczególnie dla mojej rodziny, bo to, co zrobiłem na lekcji z uczniem, to mieściło się to w pewnych normach etycznych i kodeksie ucznia. Było to moje działanie tylko i wyłącznie dla dobra tego ucznia, z czego również rodzic był zadowolony. Nie rosło do mnie żadnych pretensji. Tak, rodzice, gdy tylko się dowiedzieli, że właśnie są czynione tego typu działania wobec mojej osoby, zorganizowali zebranie w szkole rodziców. Następnie napisali list otwarty do mediów lokalnych i zebrali około 200 podpisów popierających moją osobę jako nauczyciela i człowieka pracującego w środowisku szkolnym ponad 30 lat.